Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie makijaż jedną marką, ale w zasadzie Chad Makeup też bym mogła nazwać ten filmik, ponieważ trochę się rozgadałam. Troszeczkę oczywiście, mówiąc w cudzysłowie. Ale to prawda, makijaż wykonany jedną marką, amerykański producent The Balm, którego przedstawiać Wam nie muszę. W ostatnim czasie wprowadził kilka nowości, bardzo fajny podkład w musie, podkłady w pudrze, no i oczywiście najważniejszy element chyba tych oto tutaj nowości, to jest paleta Nude Beach, czyli trzecia wersja kultowej już serii The Nude. Jeśli makijaż Wam się podoba, jeśli jesteście ciekawi, ciekawe jak go wykonałam, to zapraszam serdecznie na filmik. Makijaż rozpoczynam od nałożenia mojej bazy. Dzisiaj posłuży mi jako baza produkt Balm Shelter Tinted Moisturize SPF 18 w odcieniu najjaśniejszym Light. Produkt oczywiście nałożę palcem albo palcami, żeby przyspieszyć cały proces. Ja dzisiaj jestem wysypana czerwienią i nałożenie podkładu to jest obowiązkowy punkt dzisiaj. Aplikować będę najnowszy podkład marki, oczywiście The Balm, Even Steven. Ja mam wersję miniaturową, natomiast oryginalne duże opakowanie wygląda w zasadzie identycznie, tylko jest po prostu większe. Podkład nałożony, o dziwo, pomimo tego pierwszego wrażenia, gdzie podkład ciągnął się, wydawało mi się, że totalnie się z nim nie zaprzyjaźni, przede wszystkim, że będzie dla mnie za ciemny, to pomimo tego wszystkiego podkład na twarzy wydaje mi się, że wygląda jaśniej niż w opakowaniu. Jestem po prostu zszokowana. W konsekwencji i w zasadzie w podsumowaniu fajnie wygląda na skórze, podoba mi się. Zobaczymy jak będzie z trwałością tego podkładu i z utrzymywaniem się. Podkład oraz korektor utrwalam najnowszym produktem marki The Balm, Photo Balm. Jest to Powder Foundation, czyli podkład w pudrze, jednakże jego krycie nie jest bardzo, bardzo intensywne. Color lighter than light wskazuje na to, że jest to oczywiście najjaśniejszy odcień z całej serii i idealnie skomponował się z podkładem Even Steven, także całość powędrowała na mojej twarzy w najważniejszych miejscach, czyli na brodzie, na nosie, trochę na czole. Podkład ten wcisnęłam takim ruchem wkręcającym gąbeczką, tą samą, którą rozprowadzałam podkład, a resztę omiotłam delikatnie pędzlem. Makijaż na połowie twarzy wykonany, teraz czas na prawicę. Rozpoczynamy od makijażu oka, od bardzo jasnego cienia bazowego, który niestety nie będzie pochodzić od The Balm, ponieważ w żadnej paletce The Balm nie ma takiego bardzo jaśniutkiego koloru matowego, który świetnie nadaje się do rozświetlenia miejsca wewnętrznego kącika oka oraz miejsca pod brwią. Ja dosłownie jestem uzależniona od tego koloru i nie wyobrażam sobie nałożyć go właśnie przed wykonywaniem, przed nakładaniem pozostałych cieni. Ok, teraz sięgam po dwa cienie w sticku, które będą stanowić moją bazę pod pozostałe cienie. Odcień jasny, Better Up i to jest kolor, oczywiście podam Wam kolory, bo gdzieś mi się tutaj starły. W każdym razie odcień dosyć jasny, zauważalną nutą brzoskwiniową. Kolor ten idealnie wkomponuje się w pozostałe kolory, które za chwileczkę nałożę, pochodzące z paletki Nude Beach. I cieniem w sticku Long Wearing, czyli długotrwałym, smaruję w zasadzie całą powiekę ruchomą, a także powiekę dolną. W środkowej szczególnie części. Takie cienie są szczególnie fajne do ekspresowego makijażu albo właśnie takiego biczowego, jak idziecie na plażę. Chcecie coś mieć na tych powiekach, to smaru i makijaż w zasadzie może być gotowy. Ja to wszystko delikatnie rozcieram, szczególnie
ten ciemny cień od zewnętrznej strony. Sięgam po najważniejszy element w dzisiejszym makijażu, Nude Beach Nude Eyeshadow Palette. Wspaniała paleta marki The Balm z serii Nude, The Nude, The Nude, jak to woli. Edycja numer 3. Sięgam po pierwszy cień oraz po pędzelek do tego celu zużyty. Odcień nazywa się Bright. Jest to cień matowy z gamy kolorów brudno-różowych, różowo-brzoskwiniowych, matowych. Pędzlem, puchaczem nakładam, rozprowadzam ten cień w załamaniu powieki. Cień ten nakładam w słusznej dosyć ilości, ponieważ on jest odgrywa dosyć kluczową rolę w tym makijażu. Jeszcze go przyciemnimy, ale on po prostu musi być widoczny i on robi tutaj ten kolor na tej powiece. Kolejny cień, który pojawia się tutaj. Ten cień dodaję w załamaniu, ale już w mniejszej posturze, nie wyjeżdżając tak wysoko w kierunku do brwi, jak robiłam tym pierwszym, oczywiście matowym cieniem. Kolor, którego teraz aplikuję, jest z podobnej gamy kolorystycznej, aczkolwiek on ma w sobie drobineczki. Kolejny kolor, aplikowany bardzo już precyzyjnym, kuleczkowym pędzlem. Będzie to odcień matowy, nazywa się Brave. Jak wspomniałam, pędzelkiem kuleczkowym nakładam go w załamaniu, ale zaraz jeszcze dodam pędzel puchacz. Tym samym matowym cieniem przyciemniam również makijaż od zewnętrznej strony oraz dodaję go wzdłuż linii bardziej rzęs. Cienie longsay oczywiście sprawią, że makijaż będzie odporny na ścieranie i na pewno utrzyma się dłużej. Zresztą ja z cieniami The Balm nigdy nie miałam problemu z trwałością, zawsze byłam z niej bardzo zadowolona. Dzisiaj będzie makijaż chyba nie do zdarcia. Całość, tak jak już też zapowiedziałam, oczywiście rozcieram pędzlem puchaczem, którego szukam, ale jak zwykle gdzieś mi coś zaginęło. Sięgam teraz bardzo ważny odcień przy tym pięknym mężczyźnie, Buff. Kolor brzoskwiniowy, perłowy, opalizujący, w zasadzie kilka określeń jest dla niego odpowiednim i on zrobi dzisiejszą robotę w centralnym punkcie i ogólnie w kierunku do wewnętrznego kącika oka. Teraz makijaż powieki dolnej. W pierwszej kolejności cień matowy Bright, czyli ten, od którego rozpoczęłam cały dzisiejszy makijaż. I ten odcień nakładam w zasadzie wzdłuż całej powieki. Nie dojeżdżając jedynie do wewnętrznej części oka. Od zewnętrznej strony dodaję bardzo okazały cień z gamy metalicznych, tak bym go określiła. Brunatno-brzoskwiniowy. I on paraduje od zewnętrznej strony. Na samym środku brainiak ruchem dociskającym go nakładam i od wewnętrznej części aplikowany na samym środku odcień Buff. I w centralnej, wewnętrznej części oka pojawi się odcień jasny z domieszką pigmentu żółtego, błyszczący. Babe. I tak jak wspomniałam, wewnętrzny kącik oka będzie dla niego idealnym miejscem. Jest miejscowa po prostu dla niego stworzona oraz pod brwią. Granica zaraz jeszcze zostanie przeze mnie roztarta. Dolna linia wodna, w zasadzie jak i górna, zostaną podkreślone czarną kredką.
przymykam oko i jednocześnie staram się prowadzić kredkę przy górnej linii rzęs, aby wzmocnić ten efekt. Ostatnie elementy w makijażu to wykonturowanie twarzy oraz dodanie zdrowego różu na policzki. Jako bronzer zastosuję dzisiaj również z tej samej serii jak puder Photobalm Powder Foundation odcień After Dark, czyli dosyć ciemny kolor. Tak jak widzicie, orzechowo chłodny, ciężko go sklasyfikować, ale ten podkład w pudrze posłuży mi dzisiaj do ocieplenia mojej twarzy, także do lekkiego wykonturowania. Dodamy tylko, że oczywiście po Bahama Mama również sięgnę. Wspominana Bahama Mama, która jednak w zestawieniu ma troszeczkę chłodniejszy odcień i jest ciemniejsza od koloru, którego przed chwileczką wybrałam, czyli After Dark. Jako róż kultowa Hot Mama powędruje na moich policzkach. Odcień perłowy, brzoskwiniowo-różowy, czyli pigmentacja wymieszana. Rozświetloną twarz, piękne tafle otrzymam dzięki Mary Lumanizer. Podkreślamy usta, konturówka, pick-up liners, lip liner. Usta podkreślona konturówką. Teraz pozostało już tylko nałożenie pomadki. Moja ukochana seria Meet Matte Hughes. Po prostu niewyobrażalnie ją uwielbiam. Pomadki bardzo trwałe, niewyczuwalne na ustach. Nakładamy bardzo delikatną warstwę. Efekt jest natychmiastowy, pigmentacja powala. To jest też istotne. Zjada się, o ile się zjada, bardzo subtelnie. Nie mamy żadnej tępej krechy. I powiem Wam szczerze, że bije na łeb naprawdę wiele, wiele pomadek matowych. Dziwię się, że ta seria nie jest popularna, nie jest doceniona. Znacznie bardziej lubię je niż Golden Restaurant, tak przyznam szczerze. Makijaż jest gotowy, rzęsy doklejone. Wydaje mi się, zresztą nie tylko mi, że diametralnie zmienia się po prostu cały dotychczasowy make-up po przyklejaniu rzęs. Dosłownie sztuczne rzęsy są tak zwaną kropką nad i dopełnieniem po prostu całości. Tak przedstawia się moja dzisiejsza propozycja. Jeśli przypadła Wam do gustu, zostawcie proszę kciuka, napiszcie komentarz, udostępnijcie filmik. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was również na stronę ladymakeup.pl, gdzie znajdziecie listę wszystkich zastosowanych kosmetyków, w tym makijażu. A jeśli jesteście ciekawi, co to jest za mną to 20K, to odsyłam Was na naszego Instagrama ladymakeup.pl. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce.